Siemanko, z tej strony Kamil, witam w kolejnym odcinku z GTA 5 Życie Buffy na moim kanale, a dzisiaj oczywiście powracamy do przygód Marco. Jednak zanim zaczniemy ten odcinek, to mam do was naprawdę ciekawą propozycję. A dokładnie, jeżeli dzisiaj do północy wbijecie 2000 łapeczek w górę, to kolejny film pojawia się jeszcze w tym tygodniu. Dlatego mordeczko, zostawiaj łapeczkę w górę już teraz, jeżeli chcecie kolejny odcinek jeszcze w tym tygodniu, bo będzie się działo. I oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, a teraz życzę wam miłego oglądania. Cześć piesku, ale dobra Marco, dzisiaj ma dzień dziecka. I fura podobno do wujasa. Kurde, ciekawe. Pytanie, czy zamknął drzwi, czy nie zamknął? Nie zamknął, okej. Okay. Czekamy w aucie. Idzie i on! Powolnym krokiem. Dobra, zobaczymy, co tam powie nam ciekawego. Dobra, idzie, idzie. Taki trochę zmieszany. Co tam mówiłeś, bo ja nie słyszałem. To co, teraz do tego luja jedziemy. O, już jesteśmy, to dobrze. To co, dzięki za podwózkę, czy idziesz ze mną, tak? Idziesz, czy nie? Nie. Czy już masz mnie dość? Nie odbierz. Jak spierdzielił! Okej, okay. To nie wiem, kiedy się z wujem zobaczymy, ale jest i Luigi. Okej, okay. To na pewno dobrze trafiliśmy. Jaka fura śmieszna. Dobra, gościu musi być jakimś pokręconym szajbusem. Dzień dobry, pan Luigi? To chyba nie pan Luigi. Dobra, ci na pewno nie. Okej, okay, to nie pan. Dzień dobry. I buongiorno. Buongiorno, tak. Wie pan, gdzie znajdę Luigiego? To ja. A, pan Luigi. Ja Luigi. A, w sumie mogłem to wywnioskować. Chociaż bardziej myślałem o jakimś wąsie, wie pan, no, o takim Luigi, który jest tutaj na billboardzie. To mój przodek, Luigi. A, wszystko jasne. Ja od Gustavo, Marco. Tak, to ty. Tak, pracy Marco. Szukasz. Tak. Znaczy, tak, szukam pracy i miałem tutaj przyjechać, bo będziemy współpracowali i gdzieś tu miałeś mi ogarnąć mieszkanko, tak? Tak. Tutaj dobrze, pizzę to rozwozić. Tak, pizzę. Aha. To ja wiem. Już mi Gustavo mówił, że pizzeria i całkiem ładnie, przytulnie. Podoba mi się to. Gracias. To co, jakieś oprowadzenie? Jasne, zapraszam okay. Na zaplecze okay. Tutaj. Dobra, już idę, jakieś tutaj wino. Sprzedajemy naszą pizzę. Wydajemy ją. To jest ta pizzeria kiedyś. I składamy okay. Zamówienia. Zbieramy. O, tutaj. Ale ładnie. Tak, no. Tutaj zapasy, nasza kuchnia. Kuchnia, tutaj okay. Oczywiście świeże mięsko. Świeże. Wszystko świeże wydajemy. Zapraszam, zapraszam. A ja mam pytanie. Tak. Lubi pan pizzę hawajską? Proszę. Nic. Tutaj moje biuro. Tak, biuro. Widzę, no. Bardzo ładne, podoba mi się. Fajne. Dobra. A, jeszcze jedno. A tak, zapraszam. Dobrze, idę za panem. Tak. Dobra, Luigi, całkiem spoko gościu. Trochę taki walnięty na łeb, ale. Okej. Okay. Tu już byliśmy. Tak, ale tutaj drzwi. Zapraszam. Co jest? Tutaj. A pan się zajmuje tylko dostawcą, jest pan dostawcą pizzy i tak, co pan robi? Tak, zapraszam. Nie wierzę mu. Okej. Oj, to nie ten pokój, zapraszam. Normalnie zjarany, mówiłem. Tak, dobrze, idę za panem. Halo. Idę, już proszę, idę. Proszę pana. Drzwi pan blokuje, tak, idę. Okej, okay, idziemy to, za nim. Oj, to też nie tu. A, warsztat, tak, rozumiem. Broni, tutaj? Wapę rozklub. O, tak, to tutaj. Tutaj nasz magazyn. W tym sejfie jest tajemna receptura na pizzę. Pizza, tak. Od pokoleń na pokolenia z pokoleń, no. Aha. Jestem pełen podziwu, tak. No. Zapraszam. Dobrze. Pokażę panu, jak się przygotowuje pizzę. W sensie, w którym oczywiście. Miejscu. Znaczy, aha, to już chyba widziałem kuchnię. Tutaj testujemy jeszcze wina nasze z Włoch, prosto sprowadzane. Ja też dostałem wino od Gustavo i to jest dla pana wino, proszę bardzo. O, dziękuję. Tak w ramach tego, że będziemy współpracowali. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Nie wiem, może jakieś dobrze. Zatrute. Zapraszam. Albo coś. Na górę pójdziemy z powrotem. Gość jakiś przyjarany. A pan tak na stałe tutaj, czy dorywczo bardziej?
Wie pan, no na razie Gustavo mi nie powiedział, co mam ten, więc raczej, raczej na dłużej. Dobra, raczej na dłużej, dobra. Wie pan. A ja mam jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o zarobki, bo widzę, że bardzo ładny lokal i tak dalej. To jak to u pana wygląda z wypłatami? Czy fajnie się zarabia, czy tak średnio? Bo u Gustavo powiem panu, że szkoda gadać. On robił pizzę hawajską, rozumie pan? Ojojoj, mamma mia, jak tak można? Na cieście z lodówki, proszę pana. Mamma mia. Na cieście z lodówki. No. Jak to? Halo, halo. No, jak do tego dopuszczono w ogóle? Mamma mia, proszę pana. Mamma mia. Tak, mamma mia. Tam klienci to... wołają. Okej, dobrze, to idziemy już. Kolej mnie odstroił, jak nie wiem, na pogrzeb. Pierwsze pana zamówienie tutaj można przeprowadzić. Dzień dobry. Dobry, dobry. W czym mogę pomóc? A więc tak, ja bym chciał bardzo prosić capricciose. Capricciose, dobrze. Coś jeszcze do picia do tego? Nie wiem, coś gazowanego, wodę, picie, coś na zimno, na ciepło? A nie, dziękuję. Dobrze, to capricciose zaraz. A to duża, średnia, mała? Średnia. Średnia, dobrze, zapisałem. To za chwilkę panu przyniosę do stolika. A, właśnie, na wynos czy na miejscu? Na miejscu. Na miejscu, to przyniosę za chwilę panu do stolika. Dobrze, dziękuję bardzo. To prowadzę cię po kuchni. Dobrze, wykonasz swoje zamówienie. O, tutaj jeszcze jeden klient. A, właśnie, dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, ja bym poprosił pizzę z ananasem. Nie! Won stąd! My tutaj nie pizza z ananasem. Właśnie, won stąd jak pizza z ananasem. Co? Mamma mia, jak tak można? Mamma mia! Pan też chce pizzę z ananasem, czy nie jednak? Tak, ja chciałem pizzę z ananasem. To nie! Mamma mia! Tak, dobrze, to chcę zrobić tą capricciose. Szef się nie denerwuje. Dobra, musimy zapytać, ile zarabiamy. Muszę się kawki napić. To... Dobrze, to ja już tutaj zobaczę, co tu jest. Okej. Pizza tak, stara tutaj została, mamy na wynos. Świeże składniki, ser tutaj. Tak, właśnie czuję. Wszystko ładnie pachnie, chociaż te zapachy takie mocno intensywne są. Dobrze, to robię tutaj tą pizzę, nie? I capricciosa. Dobrze, już jest na tacy. I co, teraz do klienta, czy jakieś dodatkowe, nie wiem, jakieś magię pan odprawa, bo to różnie jest, wie pan. Ja mam swój tajemny przepis, ale żeby go poznać, musisz tutaj pracować jeszcze troszkę. Hawajską jacyś biorą, wkurzyli mnie. Nie, no to tak, nie, no hawajską. Napiszcie w komentarzach, teraz to, czy lubicie nawet nie mam humoru na ten przepis. Cały. No, mamma mia. Dobrze, to ja idę zanieść pizzę panu i wrócimy za chwilę do wypłat, bo nie dokończyliśmy tego wątku. Dobra, jestem ciekaw. Ale dobra, lecimy z tematem. Proszę bardzo, dla pana pizza. Życzę panu smacznego. Okej, donieśliśmy. Więc teraz wypłaty. Jak tu z wypłatami? Panie Luigi. Tak, ja Luigi. Luigi. Mogę mówić po prostu na ty? Możemy sobie mówić? Marco, tak, Luigi? Marco. Tak? Tak. Dobrze. Tak. To Luigi, to jak z tymi wypłatami? Ile? Powiedz mi, ile zarabiałeś przedtem? Oj, to bardzo mało, nie? No bardzo Czyli? Mało nawet. Ile zarabialiśmy? Ile tak dniówka jaka była twoja? Dniówka, no to 200 zarabialiśmy. Co najmniej 400 mogę zaproponować. 400, jasne, a właśnie mieliśmy jakieś dostawy robić, bo już wieczór się ten, gościowi zaniosłem pizzę. To jeszcze pokażesz mi te dostawy? Właśnie, a dostawy są liczone jakoś inaczej, czy to już to 400 jest we wszystko? No, w sensie wszystko to jest, ale zależy jeszcze od napiwku, bo napiwek zatrzymujesz na siebie. A, bardzo miło. No dobra, no to jedźmy po prostu na tą dostawę. To zapraszam. A restauracją się zajmie ktoś jeszcze? Tam kucharz, tak, coś? Tak, mamy tam pracownika, aktualnie jest na zmianie, tam pilnuje z tyłu, to też takiej receptury tajemnej, to nieważne. Rozumiem. Zapraszam, zapraszam. Receptura, tutaj, tak, idę. Dobrze. Tutaj proszę wyciągnąć auto z mojego tajemnego garażu. Okej. Wow! Ale fura! No! Pizza Luigi'ego, nie no. Moja. Ja pierdzielę. Dobra, i mamy dostawę. I ja mam pytanie, o kurde, tu nie przejedziemy. Nie, tutaj w prawo, tak. O, jasne. A to auto służbowe, to mam służbowe. Rozumieć, że będzie można je używać tak normalnie, czy niezbyt? No, w sensie,
bardziej do celów rozwożenia pizzy, ale jeśli się trafi tak przypadkiem przy dowozie, to... No, dobra. Jak wszystkie dowozy są zrobione, to można przez chwilkę, no dobra, no. Przez chwilkę, rozumiem, czyli jakieś sprawy załatwić, jasne, wszystko. Zresztą, kto by chciał jeździć z wielką pizzą na dachu, nie? Dokładnie. O kurde. Luigi potwierdza, ale dobra, jedziemy. Widzi pan, ja tutaj szybko staram się tą dostawę, bo pizza jak będzie zimna, no to nie, no tak nie można jeść już tej pizzy. Wiem, widzę. To jest szkalowanie. Dobrze, tutaj mamy. Czekajcie, to tutaj? Gdzie to jest? To jest tutaj, tylko do końca nie wiem, gdzie są mieszkania i to jest dość agresywny teren, ale chyba tutaj musimy wejść. Okay. Dobra, odstawiamy. Okej. Idziemy. Wezmę tylko pizzę z bagażnika. Dobrze, wyciągnąłem już karton pizzy, ale zamówili jej dużo. Więc lecimy. To jest gdzieś tutaj. Tylko niech pan uważa, bo to szemrane dzielnice gangów. Coś czytałem o tym dzisiaj, więc trzeba uważać. Ja wiem. Okej. Spokojnie. Dobry wieczór. Dzień dobry. Buongiorno. Dobry wieczór. My na chwilę tylko, spokojnie panowie. My tylko karton pizzy, to do państwa, tak? Tak, do mnie. Dobrze. Proszę, dla pana karton pizzy. Należy się $244. Dobrze, proszę bardzo, tutaj podaję. Dobrze, dziękuję. Proszę szefie tutaj pieniążki za pizzę. I co, no to smacznego panom życzymy i miłej imprezki. Bon appétit. Do widzenia. Dobra. Dobra, to spierdzielamy stąd, szefie. Szybko. Spierdzielamy stąd, bo szemrane interesy tutaj ludzie robią. Dobra, wsiadamy. Szemrane dzielnice, tutaj lepiej się nie zapuszczać. Ja już miałem takiego pracownika. No, miałem takiego, ale już go nie ma. A co się z nim... A, wolę nie pytać. A właśnie, a propos takich interesów dobrze płatnych, może coś by się znalazło dla mnie, bo ja taki... No ja jestem ogólnie otwarty na różne propozycje, no przyznam, że pieniądze by mi się przydały, więc no fajnie by było coś dorobić. Okej. Pomyślmy. Okej. No to ogólnie. Ogólnie? Słucham. Zapraszam do biura, tam wszystko powiem. Dobra. Nie chcę tutaj. Rozumiem. Ciekawe, co to za interesy nam powie. Już wszystko zamknięte chyba, mój pracownik skończył dniówkę. Było tylko jedno wezwanie, tak? Jedno zamówienie, tak, ale ogromne tak, w sumie. Całe pudło. No. Bo mi głównie małe pizze wyświeżył mi. Rozumiem. Zgadza sam do siebie, trochę dziwne, ale spoko. $400. Ej, to rozumiem, że dzisiaj już dostanę. A dzisiejszy dzień jest płatny też? Tak. Dzisiejszą dniówkę skończyłeś. Proszę ten usiąść. Chyba, że tam nie ma. Nieważne. Nie, ja sobie tak postoję. Tak, no. Dobrze. Więc tak. Ostatnio zacząłem. Wyłączone monitory. Jak by ci to wiem, powiedzieć? Prosto z mostu. No dobra. Kradnę auta. Oj, to naprawdę prosto z mostu. Ale to jest takie intratne do zarobku, tak? No, zarobek jest spory z tego. No to... Że tak powiem, bierzemy auta. Nie wejdziemy chyba w ten interes. Bierzemy jeden nasz warsztat prywatny. Wykręcamy blachy i wszystko, co mogłoby zaszkodzić. Rozumiem. No i dajemy klientom. Ja tam się w to nie mieszam. Ja mogę podziałać coś w tym. Po prostu chcę gotówkę i nic o tym nie wiedzieć. Przynajmniej na razie. Dobrze. To na dzisiaj kończę dniówkę, tak? Tak, dzisiaj kończysz dniówkę. Już tutaj wypłatę ci daję. Proszę bardzo, twoje dniówkę. Dziękuję. To już sobie do rączek wezmę tutaj z tyłu, proszę. Proszę. O, to dziękuję. A jeżeli chodzi o spanie, bo tu nie ma nigdzie miejsca do spania. Ja miałem nocleg mi zapewniony, a jeszcze nie znalazłem swojego. Tak, więc... masz nocleg. Zapraszam, mogę cię podwieźć do naszego motelu. To chętnie skorzystam, bo jeszcze auta nie kupiłem. Jasne. Okay. Pogadamy jeszcze w aucie. $400 na temat naszym koncie. Tego, czym się zajmiesz jutro. Tak, a coś jeszcze? Jakieś inne biznesy robisz, Luigi? Oprócz tej pizzy i handlu autami? Wydaje mi się, że widziałeś już jeden pokój na dole. Nie przypomina mi się. Ja mam dość krótką, trwałą pamięć. Więc... A, to nieważne. Zaprzestańmy na tym. Tak, to może lepiej. Oczywiście wiem, o co chodzi, ale
pamiętam rzeczy, które trzeba pamiętać. Rozumiesz mnie? Rozumiem, rozumiem. Dobra, jadę już na czerwonym. Jedź, jedź. Nie ma co się zatrzymywać. Już jest późno. To jest tutaj. To jest tutaj? Tak, tak, tak. Jakiś motel. Motel. Okej. Okay. Tutaj parking. To... Okej. Okay. Nie mam auta, więc nie mam co no, parkować. Na przyszłość czy coś. Okej. Okay. Na przyszłość? Ej, to... No. To znaczy, że ja tu mam mieszkać, tak? Jeśli chcesz, ja ci tutaj daję jedną noc w gratisie. Aha. Mm. Nie no, to zawsze fajnie, czyli w następnym dniu muszę znaleźć sobie nową pracę. Nową pracę. Już się poplutałem. Już późno jest, więc rozumiesz. Nowe mieszkanie, tak? No, możesz tutaj mieszkać, ale to ty płacisz wtedy, wiesz? Nie, wiesz, ja Dobra. Sobie znajdę coś fajniejszego. A to nie ma problemu. Daleko od pracy, wiesz, ja bym wolał ten... To co, jedynka jest moja, tak? Tak, tutaj. Nie, to jest dwójeczka. Dwójka, tak. A dwójka, mhm. Okej. Okay. Zapraszam. Proszę, przodem. Dobra, otwarte. O, dziękuję. Wow. Tutaj Ale... garderoba, tak, Ale... tak, tutaj łazienka. Łazienka, o, przyda się wziąć prysznic i wannie się wykąpać w końcu. Ale... Powiem okay. tak, jest skromnie, ale jak na noc w gratisie, to nie ma co narzekać. Nie, chyba. Ja naprawdę dziękuję, Luigi. To przemyśl ten temat, który dzisiaj ci zarzuciłem. Mhm. I do jutra. Jasne, do jutra. To ja się dostanę jakoś, nie wiem, może taksówkę wezmę, bez problemu. Jakoś będę w pracy. Mhm. A o której zaczynam pracę? O 8, zapraszam. O 8, bez problemu, będę. Dobra. Do zobaczenia. Dobra, idę zamknąć tylko drzwi. Łazienka. Tak, łazienka, no cześć. Cześć. Dobra, zamknijmy drzwi, bo nieciekawie. W jakimś motelu śpimy. Nie jest źle, jak na pierwszy dzień naprawdę nie jest źle. Luigi odjeżdża. Tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją, ale nieważne. Ważne jest to, że kończymy ten odcinek z fajnym bilansem, zarobiliśmy całkiem sporo. Dlatego jeżeli chcecie kolejny odcinek, żeby pojawił się szybko, to zostawiajcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o subiku na moim kanale, a jak na razie ja się z wami żegnam. Cześć!